Witajcie kochani. Dzisiaj mam dla Was coś specjalnego, ponieważ odpowiem na pytanie, dlaczego uczę języka angielskiego w taki, a nie inny sposób. Przede wszystkim bazuję na regule KISS. Keep it short, keep it simple. A więc staram się pokazać Wam, że warto komunikować się krótkimi zdaniami, używając prostych słów, ponieważ to powoduje, że obojętnie z jakim rozmówcą się zetkniecie, to będziecie nie tylko rozumiani, ale też łatwiej będzie Wam nawiązywać relacje. Po drugie, jakby podpowiadam Wam, w jaki sposób świadomie projektować swój język, czyli nie tyle wykuwać jakieś tam gramatyczne regułki, trudne słówka i coś, co spowoduje, że będziecie brzmieć na przysłowiowo rzecz mówiąc, nie wiem, mądrych, tak? Tylko w taki sposób dobierać te narzędzia językowe, aby po pierwsze one były wasze, czyli jak najprościej zostały przez was przyswojone, zapamiętane i żeby łatwo było wam je stosować, a po drugie, żebyście sami decydowali, o czym będę rozmawiać, z kim będę rozmawiać, jak to zrobię w sposób, który dla mnie będzie najprostszy i dla mnie będzie najbardziej mój. Takim najważniejszym, kluczowym powodem, który do tego wniosku mnie doprowadził, jest sytuacja sprzed kilkunastu lat, z mojego wakacyjnego wyjazdu do Grecji, gdzie pojechałam z bliską mi osobą i gdzie na plaży doszło do tragicznej sytuacji, ponieważ kiedy poszłam się kąpać, ta osoba dostała udaru słonecznego i wyobraźcie sobie moje zdziwienie, kiedy przychodzę i widzę po prostu ją trzęsącą się tam, z oczami wywróconymi w taki sposób, że białka były widoczne na wierzchu, trzęsącą się, a był to środek plaży, kilkadziesiąt stopni, nie wiem, może 30, może więcej tych stopni na tej plaży, a w pobliżu tylko bar, w którym z drinkami, w którym jak poprosiłam o pomoc, pięknym przecież angielskim, bo wtedy ten mój angielski już był na wysokim poziomie, to się okazało, że zamiast do lekarza zostałam skierowana na rynek z warzywami. Mało tego, kiedy już znalazłam się na tym rynku, to również tam nie potrafiono, osoby nie potrafiły skierować mnie do szpitala, natomiast skierowały mnie do apteki. I dopiero w tej aptece pani, która tam pracowała, na tyle miała ten angielski skuteczny, że pomogła nam zamówić taksówkę i skierować nas do szpitala. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja jeszcze wtedy wierzyłam, że taki książkowy angielski się sprawdza, bo on ma swoje dobre strony, do egzaminów przygotuje was świetnie. Natomiast w sytuacji, kiedy zależy wam na komunikacji, kiedy zależy wam na podróżach po świecie, na takiej realnej znajomości języka w praktyce, to ja wierzę w to, że warto jednak świadomie wybierać te narzędzia, świadomie ubierać siebie w język, ponieważ to powoduje, że i łatwiej się ludziom z wami porozumieć i być może łatwiej będzie wam, zdecydowanie łatwiej będzie wam osiągać wasze cele językowe. Sytuacja sprzed tych kilkunastu lat skończyła się na szczęście dobrze, aczkolwiek zarówno na plaży, jak i na tym rynku, jak i w aptece, jak i później w szpitalu, w którym się znalazłyśmy i trzeba było dogadać się z lekarzami, którzy jak się okazuje też nie zawsze ten angielski mieli na takim super poziomie językowym. To mi pokazało, że oprócz gramatyki, oprócz słówek jest jeszcze cała masa innych narzędzi, z których warto korzystać w swojej drodze językowej. Dlatego dzisiaj wniosek dla was końcowy mam taki, że być może warto poszukać tego, co dla ciebie zadziała w języku i warto mieć świadomość tego, że prostota, jak mawiał Da Vinci, jest szczytem wyrafinowania i ona może bardzo często o wiele więcej zdziałać niż szukanie trudnych, technicznych, gramatycznych regułek. I to jest powód, dla którego dzisiaj tej prostoty, tego, co działa w prosty sposób w języku, uczę i w tym wam pomagam. Cudownego dnia dla was. I do zobaczenia w kolejnych filmikach.